2 lata robiliśmy program Kopalnia Historii. Z dużą przyjemnością i z udziałem pana profesora Woźniczki świętej pamięci. Przy tym, co się obecnie dzieje, stwierdziłem, że należy to pokazać, że tutaj na tej ziemi, na śląskiej ziemi, była zawsze walka o polskość. I trzeba to pokazywać młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, skąd są ich korzenie. W ramach projektu Rajza z Korfantem odwiedziliśmy Gdańsk, Warszawę, Wrocław. Także co roku staramy się jak gdyby poszerzać tą mapę, gdzie trafiamy z tą naszą historią dosyć taką pokiereszowaną, bo to nie tylko osoba Wojciecha Korfantego, ale właśnie Powstania Śląskie. Stąd nam bardzo też zależy, żeby mówić o tym, co jest takie ważne nie tylko dla naszego regionu, ale również dla całej Polski. Na pewno nasza historia nie wszystkim jest znana i niestety nawet w czasie obchodów setnych rocznic kolejnych powstań śląskich, no byli tacy, którzy tam mówili, po 123 latach Śląsk wrócił do Polski spod zaborów. No Śląsk nigdy nie był pod zaborami. No i uważam, że jakaś odrębna historia na pewno to jest. I uważam, że trzeba jej uczyć, tak.